jakie jest utrzymanie co do kosztów tej rasy? Ja powiem tak, ogromne. To są mega psy inteligentne. Jeżeli chcemy coś wypracować, to możemy to po prostu zrobić. Trzy rasy był terrier. Pierwszy był Kacperek, w tej chwili skończył 4 lata. Później była nasza pani doktor Kara, skończyła 3 lata. No i ta najmłodsza Kofinka ponad 1,5 roku ma. Dlaczego akurat rasa był terrier? Chcieliśmy mieć psa dużego na początku. Nie wiedzieliśmy, czy to będzie bull terrier, szukaliśmy po schroniskach i tak dalej, ale ze względu na koty stwierdziliśmy, że lepiej kupić z hodowli, oczywiście legalnej, ze związku kynologicznego. No i od jakiegoś czasu przypatrywaliśmy się tej rasie, oczywiście chodzi o bull terriera. Podobał nam się z wyglądu, rozmawialiśmy z hodowcami, jeździliśmy na wystawy, no i zdecydowaliśmy, że będzie to ta rasa, a nie inna. Ze względu też nawet na charakter. Chodziło o to, że nie chcieliśmy psa mocno pracującego, bo bull terriery nie są nastawione do pracy z ludźmi. No, z charakteru to terriery. No więc widzieliśmy o tym, że ciężka praca nas będzie czekać. No i pierwszy zakup to był Kacper. Niestety pechowy, ze względu na to, że już od samego początku wykazywał niewłaściwe zachowania, nie lubił dotyku. Bronił zasobów, pomimo że był to mądry bardzo pies, bo w wieku 2 miesięcy potrafił wykonywać różne komendy, to nie potrafiliśmy sobie z nim poradzić, jeżeli chodzi o dotyk. Był nadwrażliwy. Z czasem okazało się, że duży wpływ na jego zachowanie była choroba serca. I to tak jak trochę się kłóci z tymi zdjęciami, które ludzie wrzucają w postach, że bull terrier to słodki prosiaczek, który kocha wszystkich. Owszem, on kocha, ale na początku trzeba ogrom pracy włożyć. Pierwszy chyba rok to jest chyba najwięcej pracy z nimi. I po tym roku możemy powiedzieć, czy mamy psa już wypracowanego, czy też nie. Co do Kacpra, no to co do Kacpra, można powiedzieć, że ten dotyk coraz bardziej mu przeszkadzał. Uwstecznił się na tyle, że nie mogłem podstawowych rzeczy przy nim zrobić. Nie można było mu wyczeć łap, wyczeć grzbietu, bronił zadka. Niestety dotyk był dla niego nieprzyjemny. No ale poprzez pomoc dobrych ludzi, można powiedzieć, prawda? Którzy zaangażowali się w współpracę. Przerabialiśmy ten dotyk na komendy. Na komendy, tak jak wycieranie łap, to 5, 10, 15, 20. Jak wycieranie grzbietu, no to oczywiście hasło grzbiet. I staraliśmy się, tak jak uczymy psa siad, tak uczyliśmy go dotyku od samego początku. Można powiedzieć, dopiero po ukończeniu 3 lat zaczął to być stabilny pies, który chętnie współpracuje i nie boi się tego dotyku. Żeby zmienić nastawienie Kacpra,
choć naprawdę dużo z nim pracowaliśmy, stwierdziliśmy zakup drugiego bull terriera. Po części to było szaleństwo, bo wszyscy nam odradzali, najpierw mamy wypracować zachowanie starszego psa, później będzie problem ze skupieniem, jeżeli chodzi o treningi z młodszym, no ale postawiliśmy wszystko na jedną kartę. No i się udało i przyszła nasza pani doktor, biała bull terrierka, która odwrażliwiała Kasperka na dotyk, powodowała, że pies był bardziej szczęśliwy, miał swoją rówieśniczkę, tak, o, pani doktor teraz pociesza naszego Kasperka, tak. No i Kasper przestał się nami bardziej interesować, a zaczął interesować się swoim towarzyszką, jakim jest Karla. Praca z Kasprem tylko i wyłącznie polegała na odwrażliwianiu go. To odwrażliwianie tak naprawdę jest do dnia dzisiejszego. Nie jest to pies, który lubi dotyk, nie lubi przytulania, nie lubi całowania, jak to niektórzy pokazują na zdjęciach. Natomiast jest bardzo mądrym psem, potrafi skupić się na właścicielu. Nie wprowadzaliśmy Kacpra do żadnych jakichś tam psich przedszkoli, nie jesteśmy zwolennikami. Praca tylko i wyłącznie polegała na tym, że wchodząc w teren liczmy parku, jakichś stref zielonych, mijaliśmy się z właścicielami, było obwąchanie, była nagroda, szliśmy dalej. Na tą chwilę mogę śmiało powiedzieć, że nasz Kacper, że nasza cała watacha, po parku chodzi bez myszy, choć nie wolno oczywiście, nie wolno, ale nie podchodzą do obcych psów, nie są zainteresowane zabawą z innymi. Jedynym przewodnikiem to jestem ja lub moja żona. I jeżeli się nudzimy, to razem się nudzimy. Jeżeli się bawimy, to razem się bawimy, tak? Nasz program dnia wygląda tak. Rano zazwyczaj, czy to będzie przed pracą, czy w dniu wolnym, są nauczone, że 7-8 wychodzimy w trójkę, w czwórkę razem ze mną na spacer. Spacer, ja wiem, 5-6 km zajmuje nam 1,5 godziny, ale to nie jest tylko praca fizyczna. Trzeba zająć im te mądre główki jakimiś podstawowymi komendami. Może być zabawa w węszenie, żeby nie tylko zmęczyć je fizycznie, ponieważ niestety większość ludzi myśli, że jak wyjdzie i zrobi z nimi 10 km, można nawet i 20, jeżeli jest taka potrzeba, to wracają te psy niestety nakręcone. Nakręcone i w domu nie potrafią się wyciszyć. Więc po takim 1,5-godzinnym spacerze jest posiłek i są nauczone, że dom to jest miejsce do odpoczynku. Można powiedzieć, że po tej 1,5-godzinnym spacerze psów nie ma do godziny 18, czyli tak naprawdę śpią po parę godzin. Najważniejsza chyba rzecz dla nich to umiejętność wyciszenia. Jeżeli nie potrafimy je wyciszyć jakąś pracą węchową, no to muszą się nauczyć, czy trzeba ich nauczyć wypoczynku w ich kennel klatkach. To jest bardzo istotne. Psy, które są bardzo nadpobudliwe, tak jak na przykład na początku był Kacper, czy psy, które są lękliwe, czy też psy, które są niestabilne jak Kacper właśnie, ważny jest sen. Jeżeli nie potrafimy wyciszyć tego psa, to po krótkim czasie możemy mieć psa, który no nie będzie zdatny do mieszkania z nami. Będzie wykazywał niewłaściwe zachowania, właśnie jak warczenie, będzie ten pies w ciągłym napięciu, nie będzie wyciszony, to się odbija na jego zachowaniu, no i potem na właścicielach niestety.
Twoim zdaniem opiekun, jaką wiedzę musi posiadać, zanim weźmie bull terriera? Zasada jest taka, zanim ktoś podejmie się kupna tej ciężkiej rasy, powinien spotkać się z hodowcami, ale doświadczonymi hodowcami, którzy przez wiele lat poświęcili swój czas na wypracowanie dobrej przede wszystkim genetyki i spotkanie się przykładowo, nie wiem, z właścicielami, którzy już od paru lat mają te psy. Można pojechać na wystawy, tam można zobaczyć, jak te psy się zachowują i dopiero potem podjąć decyzję, jeżeli chodzi o kupno. Osobiście wraz z żoną odradzamy zawsze na pytanie, czy polecamy rasę, jaka jest bull terrier. Nie, nie polecam, bo to wymaga ogrom pracy i zaangażowania. Często zdarza się, że jest to chwila jakiejś mody, bo fajnie mieć takiego psa, ale pies wchodząc w wiek nastolatka, no niestety wykazuje niewłaściwe zachowania przy braku jeszcze jakby doświadczenia i pracy z tym psem, no nie radzą sobie i pewno później jest ludzi, którzy się zajmują adopcjami, są to stowarzyszenia, no i taki pies później traci na tym. Uważasz, że przez nieodpowiedni wybór rasy te psy szukają ponownie domu? Przede wszystkim. Na początku jest to szczeniak, tak, który z charakteru wiadomo jest to terrier, więc podgryza, wymaga ogrom pracy. W przypadku białej wystarczyło tylko pół roku z nią popracować. W przypadku Kaspra to praca trwała 2-3 lata. W przypadku Kofi praca trwała niecały rok, można powiedzieć. I teraz mamy psy stabilne, które wiedzą, gdzie jest ich miejsce, wiedzą, kto jest ich przewodnikiem i nie ma problemu z zachowaniem. Natomiast faktycznie wybór rasy przez ludzi no nie umią sobie dostosować się do swoich potrzeb. Potem jest zderzenie ze ścianą niestety. Co do zaskoczenia w pozytywnym tego znaczeniu, to nie przykleił łapki do tego, że nie potrafią się uczyć. No, są mega psy inteligentne. Jeżeli chcemy coś wypracować, to możemy to po prostu zrobić. Tak naprawdę dłużej to trwa. Czyli w przypadku owczarka, przykładowo maniaka, proces uczenia jest o wiele krótszy, natomiast dobierając odpowiednie środki do tej rasy, mamy fajnego psa poukładanego, który tak naprawdę zrobi wszystko. I to było takie najmilsze zaskoczenie, że o kurczę, w wieku 2 miesięcy nasz Kasper umiał siadać, warować, znał podstawowe komendy. No to jak na taki młody wiek, i tą rasę, to było ogromne dla mnie zaskoczenie, bo z tych książek, które miałem dostęp, z opowieści właścicieli, którzy mieli większy staż ode mnie, czy też hodowców nawet, słyszałem tylko, że ten pies nadaje się tylko do głupawych zabaw i tak naprawdę nie jestem w stanie wiele go nauczyć. No i to było miłe zaskoczenie. Momenty, które cię przerosły na przykład, mając tą rasę. W przypadku zakupu pierwszego psa zaskoczenie było nie tylko dlatego, że byliśmy, że to był nasz pierwszy pies tej rasy, ale zaskoczyło nas zachowanie, które nie było opisane w książkach. Nikt nam o tym nie opowiadał, a my się z tym zdarzyliśmy. Chodzi o dotyk tego psa. W wieku 4 miesięcy nie chciał być dotykany, warczał. W wieku roku miałem problem z klatką kennelową, ponieważ atakował tą klatkę w czasie jej zamykania. Prawdopodobnie miał nadwrażliwość na dźwięki, ale to musiałbym przeprowadzić badania specjalistyczne. Ale faktycznie same zamknięcie tych drzwi powodowało, że rzucał się to na klatkę. No nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. No i najgorsze chyba dla właściciela, kiedy chcemy zwykłe czynności wokół tego psa zrobić, jak wycieranie łap, grzbietu,
w przypadku naszego Kasperka, no to było na początku dla nas nieosiągalne. I to była dla nas największa trudność. Największą jeszcze, jedną z tych trudności to było na pewno taki kontakt, gdzie kupujemy psa, mamy wyobrażenie, że chcemy się do niego przytulić, podrapać, a tu ups, rozczarowanie. Jak? Nie mogę swego psa dotknąć, nie mogę się przytulić, nie mogę go poczochrać, poklepać, bo jest pies wycofany, zaczyna mi warczeć, robi się między nami dystans, wysyła mi sygnały, które ja nie potrafię odczytywać i faktycznie na samym początku nie potrafiłem tego odczytywać. No i tutaj było zderzenie ze ścianą nasze. Jakie jest utrzymanie co do kosztów tej rasy? Ja powiem tak, ogromne. Zaczynając od naszej białaski, zaczyna się wiosna, lato, alergia wziewna, trawy i tak dalej, więc kontaktowa, wizyty u weterynarza raz w tygodniu, kofi, alergia pokarmowa, Kacper, choroby serca, co skutkuje wizyta u kardiologa raz na 4 miesiące, więc może hodowcom się to nie spodoba, natomiast niestety w Polsce coraz częściej mamy psy obciążone chorobami nerek. Jeżeli chodzi o bull terrier. Tak, jeżeli chodzi o rasę bull terrier, dokładnie. Mamy znajomych, którzy no niestety leczą te psy. No jak wiadomo, to kwestia genetyki, natomiast jest wysyp w Polsce hodowli nowych. Z czasem się okaże, czy na plus, czy też na minus. Ale co do kosztów, są to ogromne koszty. Kardiolog to jest minimum, liczmy 120 zł. To są tabletki. Tabletki. Miesięcznie. Tak, miesięcznie. 120 zł miesięcznie. Przy czym po 4 miesiącach okaże się po wizycie tej, która teraz jest zaplanowana w marcu, czy nie dołożymy dodatkowych leków, jeżeli chodzi o serce. Każda wizyta u kardiologa to jest wiadomo 200 zł minimum. Co do karm, jeżeli przychodzimy na dobre karmy, średnio taka karma, no to jest 200 zł i ona, to nie jest koszt miesięczny, bo my na karmy wydajemy około 600-700 zł na 3 psy. Tak, czyli wiadomo, mamy, że nie można każdą karmę kupować, bo tak, one są alergikami. Tak. To musi być bezglutenowa, bez zbóż i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy samą karmę na miesiąc, to jest 700 zł plus tabletki na serce co miesiąc. A więc mówię, około 1000 zł wydajemy z suplementami, bo jeżeli mamy psa takie jak Kacpra, który ma problem z biodrami, no to już muszę mu suplementy na stawy kupować, tak? Kofi też miała problem z kolanem, więc też musi dostawać suplementy na stawy, żeby wzmocnić go. Jedyna bezkonfliktowa, jeżeli chodzi o można powiedzieć, o zdrowie, to jest Karla. Nie licząc alergii, to można powiedzieć, że nie miała w ogóle problemów z łapami. Tak, Kasper i Karla, nie wiem, czy ze względu na wzrost, na taką budowę, no to co miesiąc wydatek na stawy, jaki to jest rzędu? 200 zł? 200 zł. No to liczmy 1000-1100 zł, jeżeli mamy konfliktowe psy, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie. Takie przypadki, które też wychodzą, dokładnie tak. Bo ludzie coś się wydarzy, zimy zwierzęcy, jak łapa, to jakieś coś zjedzą na ulicy, zatrują się czymś. Nie polecił tej rasy. No tym, którzy nie mają czasu dla swoich zwierząt. Nie? To już nie chodzi już tylko o bull terriery, ale o wszystkie psy, które wymagają jakiegoś poświęcenia. Tak? Przede wszystkim bull terriery wymagają ogrom czasu pracy. Jeżeli nie potrafimy znaleźć czy zorganizować dla nich swój czas, no to no, powinniśmy zrezygnować z tej rasy. To są takie duże klauny, które potrafią nas rozbawić, tak? Natomiast w tej całej zabawie one się zapominają, czyli umiejętność wyciszenia ich.
Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, to samo, nie powinniśmy kupować tego psa. Co do ilości psów, no to nie polecam od siebie trzech psów w domu. Trzech bulterierów. Trzech bulterierów, ze względu na to, że jest to ogromny przeskok z dwóch na trzeciego. Przeskok organizacyjny, finansowy. No jest to duża przepaść, bo jeszcze można powiedzieć, że jak mam dwa psy, to tak jak z jednym wychodzę, ale z trzy psy, no to już jest ogrom pracy, ogrom finansów, które nieraz trzeba włożyć i trzeba się z tym po prostu liczyć. Co do naszych psów, pomimo że Kacper nauczył nas, można powiedzieć, ogłady, bo myśleliśmy, że poznaliśmy już wiedzę na temat tej rasy, to jestem zwolennikiem korzystania z behawiorystów, tak jak w przypadku naszej białaski. Ogrom pracy, który nas kosztował, wieloletni zresztą z Kasprem, nie dał mi 100% gwarancji i pewności, że poradzę sobie z pozostałymi swoimi psami, więc w przypadku naszej Karli też korzystaliśmy z fachowców i z cennych rad, które poskutkowały na tyle, że mogliśmy sobie już pozwolić na zakup trzeciego psa. Może dodam jeszcze właśnie, że behawiorystów w Polsce jest bardzo dużo. Niestety doświadczonych, których możemy korzystać, jest naprawdę niewiele. I niestety skrzywdą dla tej rasy są behawioryści, którzy swoimi radami głębili tylko problem. I no niestety odbija się to później na zachowaniu. Na koniec, co bym chciał przekazać, to przede wszystkim zakup tej rasy tylko i wyłącznie z legalnej hodowli. Nie będziemy tutaj podawać nazw. Natomiast na pewno ze związku kynologicznego, nie z pseudohodowli. Jeżeli nie stać nas na to, żeby wydać przysłowiowo, mówię, te 4000 zł za tego psa, to dajmy sobie spokój, bo są w ogłoszeniach rasy w typie, tak? Bo to nie jest bulterier, tylko w typie, które są o wiele tańsze, ale nie mamy świadomości, ile pieniędzy musimy później włożyć, jeżeli chodzi o koszta co do zdrowia, nie wspomnę o psychice, często w pseudohodowlach łączą te psy brat z siostrą i nie wychodzi nic dobrego. Więc tutaj przemyślany zakup z dobrej hodowli, gdzie oprócz tego, że hodowca ma wiedzę, to potrafi nam tą wiedzę sprzedać i podzielić się. Tak. To jest wtedy ten przemyślany zakup. Teraz wam powiem coś od siebie. Jeżeli chodzi o bulteriery, nie jest to rasa łatwa. Człowiek, który zdecyduje się na tą rasę, musi wiedzieć, że trzeba mieć dużo, dużo cierpliwości. Bardzo przyjmuje emocje człowieka pozytywne lub negatywne, dlatego opiekun powinien być bardziej zrównoważony. Jeżeli nie ma równowagi, nie macie równowagi w sobie, a postanowiliście wziąć tego bulteriera, to najpierw przez 2-3 miesiąca uczmy się równowagi, żeby waszemu psu to przykazać. Nadają się do sportów, do krótkich interwałów, ale można z nimi szkolić się, można z nimi bawić się, można nawet frisbee nauczyć, bo widziałem takie psy. Jeżeli chodzi po prostu o prowadzenie, nie jest to łatwa praca z tymi psami, będę to podkreślał. Ludzie, którzy oczywiście są żarty takie, jeżeli miałeś jednego bulteriera, to zawsze będzie chciał drugiego. Są to psy zabawne i wesołe, ale nie są łatwe w prowadzeniu. Dlatego zastanówmy się dwa razy, zanim kupimy takiego psa, bo w schroniskach, w domach tymczasowych bulterierów pełno jest i to od 7-8 tygodnia życia, miesiąca życia już. Wszystkim dziękujemy za oglądalność. Prosimy o lajki i suby, bo tym się rządzi YouTube. I już widzimy się w następnych filmikach o rasach. Pozdrawiamy.